Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie postaram się Wam wyjaśnić, w jaki sposób przekierować porty w sytuacji, kiedy mamy dwa routery w naszej sieci. Czyli internet przychodzi nam do pierwszego routera, tego, który jest taką bramą, przez niego przechodzi internet i rozdzielamy na komputery poprzez sieć kablową lub Wi-Fi, ale nie mamy kamerki na przykład IP, dowolnego serwera, pliku, www, FTP, czegokolwiek innego za tym właśnie routerem podłączonego, tylko dopiero za kolejnym routerem. Taka sytuacja często ma miejsce w różnych firmach, organizacjach, w domach czasem także. Jak to wygląda? Wygląda to tak, że mamy główny router w jakimś miejscu, a następny router łączymy kablowo, najczęściej kablowo, tutaj na złączu LAN, a tutaj na drugim routerze na złączu WAN, czyli tutaj dochodzi nam sygnał sieci z głównego routera i dopiero za tym routerem drugim mamy podłączoną na przykład kamerę IP. I tutaj czasami ludzie mają problem z, może to być oczywiście kamera IP, jak mówiłem, rejestrator DVR, czyli kamer na przykład, może to być komputer, PS3, 4, konsola, cokolwiek, gdzie chcemy przekierować sobie port. No i logika tego jest taka, jeżeli my sobie mamy urządzenie pracujące za tym drugim routerem w podsieci zazwyczaj innej niż ta podsieć, która jest pierwszego routera, tu dla przykładu jak widzicie 10.0.0.1, o tutaj jest brama domyślna, a pierwszy router na przykład 192.168.0.1. Ja troszkę powiększę, żebyście lepiej widzieli. I teraz w takim wypadku to urządzenie, które sobie tutaj gdzieś będzie pracować, czy to będzie właśnie jakiś serwer, kamerka IP, czy cokolwiek, one w swoich ustawieniach ma podany port, w instrukcji obsługi też pewnie macie, dany jakiś port i adres IP tego urządzenia. Dla przykładu kamera IP ma 10.0.0.20. Do takich urządzeń oczywiście dostajemy się przez przeglądarkę internetową, tak dla przykładu Wam pokażę, czyli wprowadzamy adres IP urządzenia, tu dla przykładu akurat gdy mamy podłączoną kamerkę bezpośrednio przez pierwszy router, akurat nie mam drugiego routeru, wtedy wpisałbym tutaj routera, tu bym wpisał 10.0.0.20, gdybym taką miał konfigurację i dostajemy się przez przeglądarkę wpisując adres IP, najlepiej http://// na początku sobie dać i w ustawieniach zwykle tutaj naszej kamery w zakładce sieć, network, tu mamy informacje na temat adresacji IP, maski, bramy i tym podobne i tutaj portu. No i w takim wypadku zobaczcie, o co teraz mi chodzi. Jeżeli byśmy mieli tą kamerkę tutaj podłączoną za drugim routerem w takiej adresacji i miałby być adres IP 10.0.0.20, port 80, no to tutaj musiałbym mieć ustawiony adres IP 10.0.0.20. Maskę bym zostawił taką samą, ale bramę pierwszy i drugi DNS ustawiłbym już na taki adres, jaki ma router, czyli brama domyślna 10.0.0.1. I tu musiałoby być 10.0.0.1, 10.0.0.1, 10.0.0.1, a tu 10.0.0.20. Dla przykładu, może być oczywiście inna końcówka w czwartym oktecie, ale taki sobie ustaliliśmy i gotowe. Znaczy, można korzystać z serwera DHCP, ale najlepiej ustawić sobie na stałe dzierżawę w danym routerze, żeby zawsze ten sam adres IP przydzielał. Najlepiej w urządzeniu, tak jak tu widzicie, wyłączyć DHCP i ustawić adres na sztywno, wtedy zawsze będzie ten, jaki sobie ustaliliśmy. No i oczywiście poza adresacją IP mamy jeszcze port, na którym to urządzenie pracuje w protokole HTTP. No i właśnie 80 jest. Dobra, wróćmy do naszego schematu. Jeżeli nasza kamerka ma już ten adres 10.0.0.20, port 80, jest za tym routerkiem sobie tutaj działająca, no to jeszcze nie przekierowaliśmy portu. Musimy się dostać najpierw na ten router drugi, może być oczywiście odwrotnie, najpierw na pierwszy, ale logika pokazuje, że najpierw łączymy się do routera, który jest tutaj bezpośrednio połączony z naszą kamerą kablowo czy bezprzewodowo, to nie ma znaczenia, czyli wchodzimy do routera, ja powinienem dostać się do takiego drugiego routera albo adresem tutaj zewnętrznym, gdybym łączył się poprzez moje połączenie komputera z tym routerem, czyli na przykład jestem połączony do tego tym adresem, albo gdy jestem tak jak kamera podłączony tu Wi-Fi albo kablowo do tego routera adresem tym, który tutaj jest ustalony, czyli 10.0.0.1, admin i tam hasło potem do routera i jesteśmy w konfiguracji. Tu dla przykładu oczywiście pokazuję konfigurację, ale nie mam drugiego routera, więc myślę, że zrozumiecie. I teraz tak, gdy jesteśmy w tym drugim routerze naszym, tym wewnątrz, no to musimy przekierować tam port, ten 80, czyli tu wchodzimy w zaawansowane, w ustawienia, port redirector, przepraszam, port forwarding, przekierowanie portów, różne to się można nazywać, serwer wirtualny, servers virtual, różne opcje są w różnych routerach. No ale okej, summa summarum chodzi o to, aby dany adres IP danego urządzenia, w tym wypadku, jeżeli ta kamera ma adres 10.0.0.20, bo taki w kamerze powiedzmy sobie ustawiliśmy, to robimy 10.0.0.20, port 80, bo odczytaliśmy sobie ten port z kamerki
i włączamy regułę, znaczy ten serwer wirtualny i podajemy port, na którym chcemy przekierować. Wymyślamy sobie dla tej kamery, że ten port, jaki będziemy przekierowywać, to będzie 8881. To jest oczywiście tylko i wyłącznie przykład. I w takim wypadku 8881 i taki będziemy też chcieli docelowo przekierować już do zewnątrz, do internetu, żeby z zewnątrz internetu móc przez adres IP naszego pierwszego routera 2.8881 przedostać się do naszej kamery. Tak więc przekierowujemy, proszę bardzo, gdzie tu mamy i tutaj w tym momencie w ten sposób. Zapisujemy sobie konfigurację zastosuj i drugi router mamy już skonfigurowany, czyli port 80 tej kamerki przekierowaliśmy na port 8881. Fantastycznie, super. Teraz mamy ten router już gotowy, załatwiony, port już jest przekazywany, ale jeszcze z internetu nie możemy się przez adres IP dostać do tej kamerki, ponieważ jeszcze ten port nie jest przekierowany na pierwszym routerze. Czyli jak tak jest, no to nie dostaniemy się. No i koniec, kropka. Więc teraz przechodzimy sobie na nasz drugi router. Akurat teraz już mamy ten, czyli inaczej mówiąc, pierwszy w kolejce po internecie. Tutaj mamy taką konfigurację. On ma, powiedzmy, wewnętrzny 192.168.0.1. Logujemy się do niego. Jesteśmy już w nim zalogowani. Proszę bardzo. Wchodzimy w zaawansowane. Wchodzimy znowu w serwer wirtualny. Jeżeli są to serwery tego samego producenta, to będziemy wizualnie mieli dokładnie to samo. Jeżeli to są różne, to będą różnić się tylko i wyłącznie designem i nazwą tych wszystkich funkcji, czy będzie po polsku, po angielsku, port redirecting, czy redirected, czy nie wiem, port forwarding, przekrywanie portów, czy serwer virtual. To jest różnie w ustawieniach sieci. No i teraz w tym pierwszym routerze, czyli jesteśmy w tym pierwszym routerze, musimy ten port 8881 z tego naszego routera przekierować do internetu, czyli umożliwić przekazywanie pakietów po tym porcie 881 przez ten router, a docelowo do 80 w naszym urządzeniu. Jak to zrobić? Banalnie prosto. Wprowadzamy adres IP naszego routera, już teraz nie kamerki, bo ta kamerka jest niewidoczna dla tego routera. Tak więc tego routera drugiego, czyli 192.168.0.1, czyli adres zewnętrzny naszego routera drugiego jest widoczny dla routera pierwszego. Czyli tak, 192, a przepraszam, tutaj porty, a tutaj 192.168.0 i jaki tam adres mamy? Przykładowo oczywiście, to jest czysto teoria, teraz nie mam akurat drugiego routera podłączonego, żeby wam to pokazać w praktyce, ale myślę, że wszyscy rozumiecie. Tak więc setka, ok, wszystko gra. I port 881, czyli ten 8881, czyli ten port, który tutaj mamy przekierowany z kamery, czyli router go wypuszcza. 8 tu ustawiliśmy, 881, ok, włączamy. I tutaj jaki port? Już teraz możemy dać oczywiście najlepiej ten sam 881. W ten sposób z internetu przedostaniemy się pakietami połączenia przez port 881 z adresem IP zewnętrznym naszej sieci, czyli publicznym. Następnie przejdzie przez jeden router, następnie przez drugi i drugi router zmieni sobie na 80, czyli tak jak mamy w urządzeniu, czyli w naszej kamerce ustawione. No, oczywiście w kamerce moglibyśmy ustawić sobie 8881 bez problemu i wtedy wszędzie robimy 881, ale najlepiej nie zmieniać. Zresztą kto jak woli, to jest domyślne. Czyli tak, zobaczcie jeszcze raz. Z internetu pakiet przez stronę internetową HTTP z adresem IP naszego routera. Adres IP naszego routera mamy przydzielony publiczny przez operatora naszej sieci. To jest tutaj, o, 178 w ten sposób. Zobaczcie jak to działa. Czyli adres IP, podglądamy sobie tutaj, router rzeczywiście taki ma, jest ok, możemy sprawdzić na dowolnej stronie typu twoje IP, wp.pl, tu sprawdzamy, czy rzeczywiście IP się zgadza, tak, tak, jesteśmy widoczni z naszego dowolnego komputera w internecie, czyli to jest nasz zewnętrzny adres IP, przechodzi sobie tutaj ten port 881, przejdźmy jeszcze raz tutaj do ustawień zaawansowanych, tutaj serwer wirtualny, przepraszam, nie zapisałem konfiguracji, więc jeszcze raz sobie to wpiszę, czyli 881, w pierwszym routerze teraz uzmieniamy, 192.168.0.100, to jest adres IP naszego drugiego routera, port tam jest przekierowany 881, więc włączamy i zapisujemy. I w ten sposób, jeżeli w obydwu routerach przekierowanie portu zrobimy, w pierwszym ten sam zewnętrzny, który chcemy na ten port, który jest przekierowany w drugim routerze i przechodząc do drugiego routera przekierowujemy port zewnętrzny 881 już na adres IP naszej kamerki i
czyli tam było 10.0.0.20 dla przykładu i port 80, bo taki jest w ustawieniach. W ten sposób będziemy mieli przekierowane porty na obydwu routerach, czyli logicznie jeden widzi drugi. Pamiętajcie, że jeden router widzi pierwszy router widzi drugi router i internet, a drugi router widzi pierwszy router i wewnętrzną sieć lokalną, czyli swoje urządzenia. Dlatego też musimy przekierować na dwóch routerach port, jaki sobie ustalimy, czyli tą 80 na pierwszym zmieniliśmy sobie tutaj na 881, a na drugim widzimy te 881 i przekierowujemy też na 881, żeby z internetu z zewnątrz widać było to urządzenie. I w takim wypadku, jeżeli już będziemy mieli obydwa urządzenia skonfigurowane, połączone ze sobą, no to wystarczy co? Wystarczy wpisać teraz adres IP naszego, nasz zewnętrzny publiczny adres IP naszej sieci, czyli na przykład, o tutaj jak sprawdziłem sobie z dowolnego komputera, twoje pwp.pl czy dowolna inna strona, czyli tak, wpisujemy http://, nasz adres IP 178.183.64.244, dwukropek i ten port, który sobie na samym końcu przekierowaliśmy, czyli 8881. Taki port przekierowaliśmy na pierwszym routerze, zobaczcie tutaj 8881 zewnętrzny. Akurat w tym wypadku tutaj jeszcze musiałbym zmienić na 881, bo akurat ten router pierwszy widzi, o w ten sposób, widzi ten router. Tu akurat było z innego poradnika kwestia. Tak więc jak widzicie adres IP tego wewnętrzny 881 i taki sam też zostaje na zewnątrz. I w tym momencie łączymy się z internetu przez dwa routery do naszego urządzenia. Gdyby nasze urządzenie, na przykład rejestrator DVR dowolne, potrzebowało więcej portów, to w tym momencie wchodząc sobie do naszego routera, naturalnie musimy i w jednym i w drugim przekierować inny port. Powiedzmy, że jeszcze jakiś inny potrzebujemy, nie wiem, 8882 czy 8000, jakikolwiek byśmy chcieli. Znowu ten sam adres IP, znowu tutaj taki sam najlepiej w pierwszym routerze port i w drugim routerze, gdy łączymy się, tam już będzie adres IP ten 10.10.10, tak samo tam 10.0.0 na przykład 20, inny port wewnętrzny tego urządzenia i zewnętrzny taki sam jak w pierwszym routerze. Ale to oczywiście mówię o sytuacjach na przykład rejestratorów DVR, gdzie czasami trzeba dwa po prostu porty przekrywać. Jest to dokładnie ta sama czynność do wykonania. I w tym momencie zobaczcie, znając adres IP, czyli wpisując http://, protokół HTTP, tutaj mamy adres IP nasz zewnętrzny, dwukropek i tutaj mamy co? Przepraszam, port nasz zewnętrzny, jaki sobie przekierowaliśmy z pierwszego routera, enter i w tym momencie dostać będziemy mogli się do naszej kamerki. I teraz pytanie wasze, dlaczego ja się nie dostałem do mojej kamerki? No oczywiście, że się nie dostaliśmy do naszej kamerki, bo momencik, sprawdzamy, jesteśmy w wewnętrznej tutaj sieci, tutaj tu. Aha, bo usunąłem akurat w tym pierwszym routerze prawidłowe przekierowanie. Prawidłowe, bo akurat moja kamerka jest bezpośrednio przez pierwszy router, więc ja już tutaj szybciutko to zmieniam na od razu tą kamerkę. Tutaj jest port wewnętrzny kamery 80, załączona reguła. Ciach, zastosuj do celów poradnikowych, ok, zmienione, ja akurat mam bezpośrednio pod pierwszy router, czyli tu mam tą kamerkę bezpośrednio pod tym routerem, zapisana konfiguracja, no i teraz musi zadziałać, no nie ma siły, enter. I w tym momencie zobaczcie, przez internet, przez zewnętrzny adres IP łączymy się do naszej kamerki, możemy sobie podglądać, możemy nią sterować, zmieniać ustawienia, cokolwiek byśmy chcieli z dowolnego miejsca na świecie. Jak widzicie, wszystko działa, obróćmy sobie kamerkę w prawo, w lewo, gdzie tam chcemy, na cały ekran, góra, proszę bardzo, tak więc do wyboru, o tu, proszę, ciach, możemy sobie ją sterować, oczywiście, jeżeli to jest kamerka zdalnie sterowana, czyli może z silniczkami, które obracają góra, dół, prawo, lewo kamerę, tak więc zobaczcie, ciach, i jesteśmy sobie na Bahamach, na wakacjach i możemy sobie podglądać, dodatkowo podsłuchiwać, a także na przykład włączyć mikrofon i zdalnie coś mówić, a kamerka to wypowie na miejscu. Tak więc możemy sobie takie opcje wykorzystywać. I kamerka teraz mówi. I możemy podsłuchiwać. Dobra, to by było na tyle. Przepraszam, że nie mam akurat dwóch routerów, jeden w drugi wpięty. Nie mam akurat drugiego routera, więc nie mogę tego podłączyć, ale myślę, że logicznie rozumiecie. Pierwszy z internetu ma domyślną konfigurację. W drugim zmieniamy konfigurację na inną podsieć, czyli jak tu jest 192.168.0.1, no to tutaj niech będzie na przykład 192.168.0, tylko na przykład 1.1, albo najlepiej zrobić inną 10.0.0.1 i też bez problemu. Ważne, że wiadomo, przyjściowy, dostajemy tu adresację z DHCP-a, potem możemy ją naręcznie ustawić według zakresu, jaki ten router wypuszcza. Skąd wypuszcza? Podejrzyjmy sobie, proszę bardzo, wchodząc tutaj w zakładkę naszego pierwszego routera, wchodzimy do LAN,
tutaj mamy DHCP i tu mamy zakres od 5 do 60. Taką adresację w tym zakresie serwer nam tutaj DHCP wypuszcza na urządzenia podłączane. Oczywiście możemy skorzystać z innego adresu w tej masce, jaka jest tutaj przypisana, akurat tutaj jest pełna. Warto korzystać na pierwszym routerze z DHCP rezerwacja. To jest coś takiego, że znając adres IP naszego na przykład drugiego routera, a bardziej chodzi o adres MAC, czyli adres fizyczny karty sieciowej WAN wyjścia, no to możemy podać tutaj adres MAC naszego drugiego routera, przypisać adres na przykład 192.168 albo tam 0.100 i za każdym razem router, ten pierwszy, będzie przydzielał adresację, wszystkie adresy, brama domyślna i tak dalej, na taki adres. Tu nie będzie się nic zmieniać, DHCP nie będzie nigdy zmieniał, a drugi router będzie mógł pobierać wtedy z DHCP konfigurację i nie trzeba będzie ręcznie ustawiać. Ale myślę, że lepszym rozwiązaniem jest zawsze urządzenia po prostu ręcznie ustawiać, przynajmniej tak mi się wydaje, że lepiej nie ufać tej opcji, chociaż powinna działać bez zarzutu. Myślę, że wszystko jest dla Was zrozumiałe. Gdybyście mieli jakieś pytania, coś by Wam nie działało, to piszcie w komentarzu, postaram Wam się odpowiedzieć. Najważniejsze, zrozumcie, urządzenie, jakie macie, czy to będzie jedna kamera, czy 10 kamer, każda z tych urządzeń, każda z tych kamer, każde urządzenie będzie miało swój adres IP wewnętrzny. Będzie pracować na jakimś porcie. Może to być 80, może to być, akurat to jest HTTP, ale dowolny port można przydzielić. I teraz tak, 10 kamer sobie pracuje, na przykład 10.0.0.20, 21, 22, bla, 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 bla. I teraz na routerze tym, który jest bezpośrednio podłączony, musimy przekierować tyle przekierowań zrobić, ile mamy kamer. Czyli jeżeli tutaj mamy 10 kamer, to musimy 10 przekierowań zrobić. Na, z tego adresu IP z 80, na przykład na 8.8.8.1, potem na 8.8.8.2 następna kamera i tak dalej. Najlepiej sobie to oczywiście gdzieś spisać. Następnie wchodzimy na pierwszy router i w konfiguracji musimy przekierować te porty, które tu przekierowaliśmy, już te 881, 882, 883 i tak dalej, przekierowujemy cały czas z tego samego adresu naszego routera. Już ten adres nas nie interesuje w pierwszym routerze, ten tutaj urządzeń, to już nas nie interesuje. I tutaj 10 przekierowań robimy z tych portów na te same porty, z tego adresu IP przy 10 sztukach, na zewnętrzny adres pójdzie już. I my będziemy mogli w przeglądarce internetowej na 10 kamer dostawać się poprzez adres IP zewnętrzny i jedyne, co będziemy zmieniać, będąc gdziekolwiek na świecie, to port. Czyli będzie 881 pierwszej kamery, 882 drugiej kamery i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób oczywiście zarządzamy dostępem, jeżeli chodzi o przekierowanie portów. Pamiętajcie oczywiście o każdej kamerze IP, żeby skonfigurować hasło do użytkownika, czyli w ochronie, w security danego urządzenia, aby zmienić domyślne hasło, żeby nie okazało się, że zamontujecie kamerki, fajnie, wszystko Wam działa fajnie, a ktoś Was podgląda z internetu, bo zostawiliście domyślne hasło. Tak więc pamiętajcie, żeby zmodyfikować uprawnienia admina. Admin i hasło domyślne zwykle jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. Od razu zmodyfikujcie we wszystkich swoich kamerach, urządzeniach na niedomyślne. Nieważne, czy to będzie kamera, czy rejestrator, czy cokolwiek, bo bardzo dużo osób na świecie zna te konfiguracje i jeżeli zobaczy tylko adres IP, no to od razu będzie chciało się tam oczywiście dostać. Mam nadzieję, że wszystko jest w sposób zrozumiały dla Was przekazane. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Gdyby były pytania, pytajcie. Postaram się oczywiście odpowiedzieć. No i dobrze jest stosować routery tego samego producenta, jeżeli właśnie robicie takie stopniowanie router główny, potem router podległy i dopiero dalej urządzenia. Jak są tego samego producenta, to zwykle bardzo fajnie, to wszystko ze sobą współpracuje, zresztą musi zawsze współpracować, ale mamy te same, że tak powiem, okna i wiemy dokładnie, jak to wszystko tu działa, wiemy, jak już wchodzimy w jeden, to pamiętamy, że w drugim jest tak samo to wygląda, tylko zmieniamy konfigurację i nie skaczemy po różnych opcjach, więc nie myli nam się. Więc dobrze radzę korzystać z urządzeń tego samego producenta. Chociaż nie zawsze oczywiście tak jest, ze względów ekonomicznych, czy też funkcjonalnych, czy też po prostu oszczędności. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam, dziękuję Wam za uwagę i w razie co zachęcam do komentowania. A gdybyście bardzo chcieli, to dajcie znać, zorganizuję drugi router, zrobię przykładowy poradnik, jak to zrobić dokładnie, gdy mamy dwa routery, żebyście to widzieli w oknach po prostu przeglądarkowych obydwu tych routerów. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć Wam.